No dobra, szanowni państwo, stwierdziłem, że pójdę za ciosem i nagram jeszcze jeden, bo się okazało, że mam jeszcze odrobinkę wolnego czasu. Także z zegarkiem na ręku postaram się 10, góra 15 minut jeszcze poświęcić na nagrywanie na moim starym sprzęcie, na którym wiem, co gdzie jest. Dobra. Co to było w ogóle? Jestem tu, muszę iść teraz. Tu, czyli dwa razy w lewo. Tu i tu. I nie mam pojęcia, co tu gdzie jest. Jak zwykle, tak jak w moim najnowszym osprzęcie. A! Kozi bobek. Tu naciskają te bobki jakieś drzwi co jakiś czas. Dobra, nie mam pojęcia, wszystkie najlepiej pociągnę. Chociaż podejrzewam, że trzeba tu będzie jakąś kombinację użyć. Nie pamiętam już. O kurczę. Czy jesteś martwy na pewno? Jakiś czar chyba. Nie. Jakieś hasło? Nie wiem, co to może być. W dziwnym języku. Na pewno można z nim porozmawiać. Szczyp, 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 szczyp. No nie wiem. Jakiś dramatyczny. Tu jest kula. Umieścimy ją może tu? O, pogadamy z rybką. Świetnie, zawsze chciałem z rybką pogadać. Skąd ty to wiedziałeś? Wow. Cześć! Spirit, are you the shadow of this broken form? Can you speak? Speak? Yes. And hear and regret. You're not the warlord's man, I can see that. No, I've been sent to find the mage of the Dark Lantern. Ah, yes. Khalid, the Sea Raven, Eric of Lissar, many names. You've done more than find him. Now speak your mind. Niesamowite, kurczę. Mogę kliknąć coś, żeby dalej mówić to, co i tak bym powiedział, bez żadnej iluzji wyboru nawet. I sought you out. Azariah advised it. He thought you might offer aid against the warlord. Blind fool. My battle is lost. You speak to a spirit, a shadow of the wizard. Khalid of a thousand names is dead. You fought the warlord? Yes. Much stronger than I believed. Dark powers, an evil to match the demons of the sea, were greater still. Nothing for me now but the void. Let the demons of every plane consume. No co ty? Your regret consumes you. There will be nothing left for demons. They abound. Rituals complex and secret draw them from their native planes. Often there is sacrifice. Great sacrifice. You have my attention. Could you have summoned a demon against the warlord? Too self-confident a fool I was. Yes, there is one I should have spoken with in the sunken ship. This ship, where does it lie? So, you would dare what I did not. I speak of a ship to the north of the Dark Lantern, and of a demon there.
Dobra, mów jeszcze o tym o statku. If you had traveled to the sunken ship, how would you have gone? This way, that way, some method. Every type of magic I have amassed. Try this. Below, in the chambers at the base of the Dark Lantern, look there for a seashell. Już mam ją. A seashell? For this seashell can summon an elemental. He shall aid you achieve this sunken ship. How might I rake this elemental from his seashell home? What summons him? That answer too must lie below in the base of the Dark Lantern. I wish my memory might serve you better. Nie jest tak źle, dobra. Summoning? Taki zespół jest? O muzyce pogadamy? Black metalowej, czy nie? No good creature in all Tempest knows that answer. You must deal with the others. Who can teach me to call forth this demon? I made a pact with an evil race. Seafarers known to practice the old dark ways. Take great care. If you bring him forth, trick the demon, or he shall trick you. Such ones answer in riddle and cannot be trusted. You mentioned a sacrifice, a price to be paid. What is it? Grave and hard. It is always so. Wspaniale, teraz pomóż mi z gargulcem. There is another matter. The beast. A stone gargoyle. Are you familiar? It has been a long time. I had forgotten the gargoyle. Yes, I once summoned such a one. My problem then is simple. How to undo that summoning? How to undo? I forget how to summon. Written down, it must be somewhere. Już mam tą notatkę. In the base of the Dark Lantern. Somewhere below, I believe, yes. A book, perhaps. Miałem książeczkę taką, wiesz, tam pisało. To release the essence of the beast. Dobra, potrzebuję jeszcze tylko tą lampę. Bye bye. Have faith, injured spirit. I shall remind the warlord of the evil he has done to you. Very well. The warlord is strong. Stronger still than ever, I believe. No dobra, gadająca główko. Potrzebuję tej latarni teraz. Tutaj trzeba wsadzić kluczyk. I pewnie się otworzy to, ale nie mam kluczyka. Dlatego muszę... A to co robi? Chwaliwa jasna wie. Zaklucz pewnie. Nie mam klucza żadnego. Coś tu przełączyłem. Naprawdę wystarczyło te przełączyć? Tak, to było od tego. Trochę tu się jeszcze pokręcę. Dobra, nie interesuje mnie tu już więcej. Tu jeszcze kozie bobki. Tu stanę na środku. Czy jeszcze tu coś jest, o czym... No tu jest jeszcze jakaś zapadnia i tu... Dobra, trzeba by wrócić i pójść w drugą stronę. Kozi bobek przeleci i my idziemy wesoło, ochoczo dalej w ciemność, proszę Państwa. Jej, fajnie. Ten entuzjazm rozsadza mi coś. Co? Nie mam pojęcia, co to się wydarzyło. Tu nie ma nic ciekawego, żadnej ściany. No właśnie. Skąd ja... Klucz! Klucz, proszę Państwa, wracamy tam.
z tym kluczem, gdzie byliśmy. Jestem bardzo ciekawy, co jest za tamtymi drzwiami z kluczem. Bardziej ciekawy niż tego, co jest po drugiej stronie tej wieży. Dobra. Kozie bobki. Proszę mi tu otworzyć. Tak? Nie. Dobrze. Sprawdzamy, jak działa ten klucz. Krzesełko. So the map table blocks my path. Mieczyk. Waży 6 kilo i zadaje, z tego co pamiętam, 1 z 12, tak? Od 1 do 12. Tak? Dobrze mówię? Ciosów. Dobra, a ten? 1 do 10, ale jest lżejszy. Dobra, dawaj miecz. Jesteśmy, mam przypakowaną dłoń. Ile to waży? No, 4 kilo, jest lżejsze. Nie ma, jak pamiętacie, nie ma sensu. Nie ma sensu trzymać dwóch broni w dwóch rękach. No dobrze, poprawiliśmy sobie w takim razie uzbrojenie. 11 minut minęło. Minęło 11 minut. Jak mówiłem, góra 15. No to jak zwykle góra. Czy u mnie zawsze musi być góra? Dobra, gdzie teraz? Przed siebie, jupi. Zrobię zapis, wiecie? Zrobię zapis. No to nigdy nie ma co ufać. No to zrobimy 15 z tego. Enter. Wróć tu. I wchodzimy. Czyżbym był na samym dole? Tak. Tu rzuciłem wszystkie graty. Dobra, przydałoby się teraz zejść na dół, bo tam jeszcze w tych podziemiach. Tylko gdzie to się schodziło? Kozi bobek, gdzie ja jestem? Halo? Tu jestem. No, to, no, dobra. Chyba tu się schodziło. Trzeba przejść na drugą stronę. Dobrze idę? Dobrze. Nasz kozi bobek otwiera drzwi. Nie wiem, czy tędy dobrze idę. Mówię, bez mapy to normalnie jak dziecko we mgle. Lub gorzej. Tędy? Nie. W dół, proszę bardzo, idziemy w dół. Więc ta latarnia będzie... Poczekaj, gościu, mam już... Co mam? Nie wiem, co ja zrobiłem. Najlepszego. Trzeba by się dostać. Tu. Jakoś. Tylko nie pamiętam, kurczę, jak. Jakbym tu się dostał. Wiem co. Zniszczę to. I może ten teleport mnie przeniesie gdzieś tu. Jest taka szansa. Dobra, tylko tutaj mamy koziego bobka. Kozi bobek przyleciał. A my gnamy na złamanie karku dalej. Zaraz piącha przeleci. Proszę bardzo. A my lecimy dalej w stronę piąchy. Nie, nie chcecie. Piącha! A, dziej.
Dobra, teraz odblokujemy to. Dobra. Spróbujemy teraz użyć tego teleportu. No niestety, niestety. Jeszcze można spróbować ewentualnie. Znowu piec? Ale to dobrze, że to jest piec, wiecie? Bo to znaczy, że nas tu nie było. To znaczy, że nas tu nie było. A? A? Dobra, 15 minut, ale weź tu przerwij, no przecież to się nie da. Do czego ten wiatraczek służy? No będę musiał coś poczytać. Na razie nie wiem. Dobra. Teraz łajzo. A, sukienki nie mam, kurczę, nie mam zbroi, ale to nic. Pamiętajcie, żeby mi przypomnieć, żebym tą kieckę wziął przed wyjściem. Przed wyjściem z czego? Przed wyjściem z latarni. Cholerne. Cholerne piece. To czarowanie trwa stanowczo za długo. Idę ten piecyk troszkę ochłodzić. No. Jeszcze raz dostanie i powinno być to zamiatane. No może nie tak od razu. Dobrze. Żarcie, żarcie i po żarciu. No mówię, to czarowanie trwa stanowczo za długo, dlatego pauzę tu wciskam. Dobra. Obawiam się, że tu też będą latające bobki. Jak mówiłem, tak też to wygląda. I tu jest bobek. Dobra, ale tu mogę sobie przebiec i tu się ale podejrzewam, że nie schowam się tu, bo tu będzie skrzynia. Czy to jest ta latarnia? Czy to jest ta latarnia? Tak, tak, to jest to. Wspaniale. Czyli mamy trąbkę. Trąbka? Gdzie jest moja trąbka? Przecież była. Była, prawda? A, gdzie jest trąbka? Na pierwszym piętrze. Kurde, zostawiłem ją. Dobra. Wiecie co? I tak minęło już 18 minut. Więc pozwolę sobie najpierw tu zapisać. Najpierw sobie zapiszemy. Na czym by tu zapisać? Na tym sobie zapiszemy. To będzie już 16, tak? Tak. Ja sobie to pozwolę zapisać. W następnym odcinku trzeba będzie wrócić. Tu oczywiście mamy czary, które nas doprowadzają do zguby. I w ten oto wspaniały sposób kończymy na dzisiaj ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. I proszę mi przypomnieć, żebym w następnym odcinku nie zapomniał zabrać mojej trąbki i sukienki. Ponieważ wstydzę się chodzić nago. Tak, dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was i być może tym razem jednak to będzie ostatni odcinek nagrania na tym laptopie, chociaż... Dobra, niczego nie obiecuję, ja nic nie wiem, ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Cześć.